Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Mapis. A dzisiaj po raz kolejny mam dla was trzy bardzo ciekawe historie. Na samym początku chciałbym, abyście posłuchali na temat nowo opublikowanej transzy dokumentów CIA, zgodnie z którymi amerykańska agencja wywiadowcza zajmowała się badaniem pewnych bardzo dziwnych postaci. Nieco później przejdziemy do obserwacji UFO sprzed 40 lat, która jednak została zgłoszona dopiero niedawno. A na zakończenie chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewne badanie nad świadomymi snami, które to po raz kolejny wskazuje trzy najważniejsze metody, które mogą nam pomóc osiągnąć ten stan. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu. A zatem nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam miłego seansu i mam nadzieję, że usłyszycie mnie już za chwilę. Niemalże dwa lata temu CIA odtajniło ponad 12 milionów plików dotyczących prowadzonych przez siebie śledztw. Od tego czasu setki tysięcy dziennikarzy i samozwańczych detektywów przeglądało te dokumenty w nadziei na odkrycie nowych informacji lub jakichś wskazówek związanych z tajemnicami skrywanymi przez agencję wywiadowczą. No a skoro już o tajemnicach mowa, to warto wspomnieć, że jeszcze w ubiegłym tygodniu w sieci po bardzo długiej batalii na polu prawnym pojawiły się kolejne dokumenty, które biorąc pod uwagę ich treść faktycznie powinny skłonić do refleksji nad tym, czym tak naprawdę zajmuje się Centralne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych. Jak się bowiem okazuje, wiele spośród milionów dokumentów, które zostały opublikowane już wcześniej, miały wskazywać na rzekome koneksje CIA ze zjawiskami paranormalnymi oraz eksperymentami z obcą cywilizacją. Odnaleziono tam m.in. wiele raportów z rzekomych obserwacji obiektów UFO. Spośród stosów dokumentów uwaga badaczy przykuły jednak dwa bardzo ciekawe i niewyjaśnione zdjęcia, które zostały opublikowane w sieci dopiero w tym tygodniu. Co oczywiście nie przeszkodziło im w wywołaniu ogromnego zainteresowania wśród użytkowników. Te nowe obrazy zostały ujawnione dzięki pracy serwisu Makrok, zrzeszającego dziennikarzy, badaczy, aktywistów i zwykłych obywateli, którzy chcieli analizować i upubliczniać tajne dokumenty rządowe. Tajemnicze zdjęcia znaleziono w dokumencie pochodzącym z 1971 roku oraz zatytułowanym Picture of a Man, czyli na polski obraz człowieka. Fotografie przedstawiają, zdaje się, dwie osoby w garniturach, których sylwetki składają się z szumu wizualnego przypominającego znane wszystkim zakłócenia w odbiorze sygnału telewizyjnego. Natomiast w miejscach, w których powinny znajdować się ich twarze, są puste przestrzenie. Zdecydowanie najciekawszym aspektem tych zdjęć są dwie liczby umieszczone na torsach postaci. Podczas gdy jedna osoba nosi numer 1569, druga, będąca jej lustrzanym odbiciem, numer 1572. W dalszym ciągu nie ma pewności, co tak naprawdę oznaczają te cyfry i w jakim celu miały powstać te obrazy. Choć niewykluczone, iż może być to po prostu zmyłka, stworzona po to, aby odwrócić uwagę śledczych od czegoś innego. Jednak niezależnie od tego, jaka jest prawda w związku z ujawnieniem plików, nasuwa się nam wiele pytań. Przykładowo, dlaczego CIA stworzyła i zarchiwizowała te obrazy? Kogo lub co przedstawiają te zdjęcia? Wszystko to pozostaje tajemnicą, więc każdy z nas może samodzielnie spróbować znaleźć jej rozwiązanie. Oczywiście linki do samych zdjęć znajdziecie poniżej w opisie. Całkiem niedawno część z ufologów zainteresowała się zgłoszeniem obserwacji pojazdu UFO z Wielkiej Brytanii. Jest ono o tyle interesujące, że nie dość, iż fotografia obiektu została wykonana w dość dobrej jakości, to na dodatek okazuje się, iż sama obserwacja miała miejsce jeszcze przed 40 laty. A zatem, na długo przed popularyzacją cywilnych dronów, którymi teoretycznie można by było wyjaśnić to zjawisko. Zgodnie z relacją naszego anonimowego świadka, UFO pojawiło się na niebie, podczas gdy pracował on jako stróż nocny. Wtedy, podczas jednego z obchodów, mężczyzna zauważył niezidentyfikowane źródło światła, które poruszało się na bardzo niskim pułapie i powoli zmierzało w jego kierunku. Mężczyzna twierdził, iż nie słyszał jakichkolwiek odgłosów silnika, a obiekt dosłownie sunął przez niebo, kierując się w jego stronę. Świadek twierdzi, że w pewnym momencie obiekt zatrzymał się w jednym miejscu i utrzymywał tę pozycję przez kilka minut. I rzekomo
Tuż po wykonaniu jego fotografii obiekt wystrzelił w nocne niebo jak błyskawica, nie pozostawiając po sobie jakiegokolwiek śladu. Jak twierdził sam świadek, powodem, dla którego milczał przez ponad 40 lat, był strach przed wyśmianiem oraz brak miejsca, w którym mógłby zgłosić swoją obserwację. Trzeba przyznać ze smutkiem, że nawet w dzisiejszych czasach jest to bardzo popularny problem. Świadkowie zdarzeń UFO nie chcą lub boją się opowiadać o nich komukolwiek. W tym przypadku świadek zdarzenia czekał aż 40 lat, aż wreszcie zdecydował się podzielić ze światem zdjęciem i swoją historią, kontaktując się z przedstawicielami organizacji MUFON zajmującymi się wyjaśnieniem niezidentyfikowanych obserwacji tego typu. Szczęśliwie, wielu z widzów naszego kanału często wysyła do nas tego typu zgłoszenia i zazwyczaj staramy się udzielić im jakiejś pomocy. Dlatego też, jeżeli byliście świadkami jakiegoś niezwykłego zdarzenia, to zapewniam, że zawsze możecie nam o tym dać znać. Naukowe badania przeprowadzone na uczestnikach pozwoliły potwierdzić skuteczność metody, z pomocą której można świadomie kontrolować sny. Technika wykazała się dobrą skutecznością i w przeciwieństwie do poprzednich tego typu badań nie wymaga stosowania żadnych urządzeń pomocniczych. W razie gdybyście nie wiedzieli, świadomy sen to coś w rodzaju stanu podniesionej świadomości, podczas którego zdajemy sobie sprawę z tego, że śnimy. W związku z czym jesteśmy w stanie kontrolować elementy naszych fantazji sennych. Na przestrzeni lat powstało wiele metod pozwalających na wywołanie i kontrolowanie tego stanu. Jednak oczywiście najważniejsze w każdej z nich są treningi. Im wyższy stopień zaawansowania, tym łatwiej jest kontrolować i wpływać na przebieg snu. Wypadałoby zresztą w tym miejscu nadmienić, że same techniki wprowadzające świadomy sen są dość różnorodne. Podczas gdy niektóre z nich obejmują stosowanie substancji psychoaktywnych, inne opierają się na korzystaniu ze specjalnych urządzeń pomocniczych. W przeszłości wykazano już, że stymulacja mózgu prądem elektrycznym ułatwia wejście do tego stanu. Jednak podczas gdy jest to możliwe, najczęściej stosuje się jednak metody, które polegają wyłącznie na potędze naszego umysłu. Jednym z badaczy, który zajmował się tym zagadnieniem, jest to dr Denholm Aspi, naukowiec z Uniwersytetu w Adelaide, który postanowił sprawdzić, czy połączenie różnych technik pozwoli zwiększyć skuteczność wejścia w stan świadomego snu. W tym celu zastosowano trzy techniki. Tak zwany test rzeczywistości, polegający na tym, aby osoba przebudziła się ze swojego snu za pomocą jakiegoś gestu lub czynności. Metodę MILD, opierającej się na pamięci prospektywnej, czyli zdolności naszego mózgu do zapamiętywania zamiaru wykonania jakiejś czynności, co w tym wypadku miało się opierać na wyrażonym tuż przed snem zamiarze wejścia w stan świadomego snu, oraz ostatecznie na metodzie WBTB, czyli Back to Bed, opierającej się na tym, aby po kilku godzinach snu wstać, wykonać test rzeczywistości, po czym ponownie położyć się spać. W badaniach wzięło udział aż 169 osób, które stale były monitorowane przez zespół naukowców. I jak się okazało, kombinacja tych trzech technik dała bardzo ciekawe rezultaty. Okazało się bowiem, że aż 53% uczestników eksperymentu zdołało wejść w stan świadomego snu w okresie próbnym, a 17% uzyskiwało świadomy sen podczas każdej nocy. Nie ma co ukrywać, jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że autor badania, dr Denholm Aspi, nie stosował żadnych urządzeń pomocniczych. Wyniki tego badania zostały opublikowane w czasopiśmie Dreaming. Jego rezultaty mogą mocno przydać się w dalszych badaniach na temat tego fenomenu. Szczególnie biorąc pod uwagę, że świadome śnienie jest często stosowane na przykład w walce z koszmarami sennymi. A w niektórych przypadkach także i dla samej rozrywki. Naukowiec już teraz zapowiedział przeprowadzenie kolejnych tego typu eksperymentów. Więc niewykluczone, że już wkrótce znowu o nim usłyszymy. No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł Wam do gustu, a jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.